Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dzisiaj będziemy porównywać dwa samochody. Jest to CC XR i Lamborghini Aventador. A, ze mną jest Ola, zapomniałem wam powiedzieć. Cześć, Ola. No, cześć. No właśnie. Ola będzie jechać najpierw CC XR-em, a potem Aventadorem. Ja natomiast będę jechał najpierw Aventadorem, a potem CC XR-em, tak żeby wyeliminować tutaj jakiekolwiek błędy kierowcy. Których będzie dzisiaj bardzo dużo, przynajmniej z mojej strony. No, siedzę na bardzo słabym sprzęcie. Oj, tam nie przesadzaj. Dawaj, na Bristol and Diamonds. To jest fajna trasa? To jest fajna trasa. Tylko, że długa. Przeszkadza ci to, że jest długa? Nie przeszkadza. Okej. Zaprosiłem cię, ale czy masz zaproszenie? Masz. Mam, jestem. Czy masz w ręku pada? W rękach mam. Właściwie. Świetnie. Patrz, ty masz 864, a ja mam na 793 swojego CCX-a. Nieważne. Czyli jeszcze bez perfektu i bez powodatów, tak? Nie, czemu? Z perfektem. Oba samochody mają mocne nitro przecież. No dobra. Musimy porównać wszystko, zgadza się? No dobra, tylko ty masz przedłużone nitro. Słuchaj, u mnie wszystko jest przedłużone. Ty masz 5 sekund nitra, ja nie mam. Mhm. Dobra, ile ty masz tego nitra? Standardowo. No to dawaj bez tego, bez perfekto. Dobra. Tutaj nie ma trafiku, więc powinno ci pójść dobrze. Zobacz, o, przyspieszenie masz lepsze w CCX-erze, mimo że masz gorsze staty. Zgadza się? Oczywiście. Zobacz, mało co widzę, bo jedę z maski. No właśnie, dlaczego jedziesz z maski? Z maski się jedzie ciężko, przynajmniej dla mnie. Jedzie się fajnie. Jasne. Ale dopiero co się uczy jedzie z maski. Ale nie, w sumie spoko. Ale w sumie? No, dobra, zobaczymy ile wyścigów wygrasz dzisiaj. A czy pojedziemy tylko dwa? Ops, ups, reszta ups. Za kulisami? Nie. No dobra, jeden. Czyli 10. Nie, jeden. Tak, 10. Nie, jeden. Dogania mnie, widzicie? Ej, zobaczcie jaka Franca, ona ma szybszy ten CC XR jest od Aventadora. Przyspieszenie ma lepsze. Kurczę, naprawdę dobry wóz, szkoda, że tak lekceważony przez społeczeństwo w Wordzie, no nie? No bo taki... O Jezu, idę zakrętów, no. No, tak. Ale tutaj się spisze też CC XR lepiej, bo Aventador jest strasznie niestabilny na wyskokach. Jak ci poszło? No ładnie. Ładnie? Na pewno lepiej niż mi. Zobacz, ile mnie dogoniłaś na samych wyskokach. I widzicie tutaj, CC XR też ma zaniżone statystyki, albo Aventador ma zawyżone, no bo przyspieszenie jest trochę lepsze w CC XR-ze. Mimo że w Aventadorze mam naprawdę niezłe części. Większość Ultra. Co nie, Ola? A ty masz Gromlena. Mhm. Ty tak. Masz wersję ja Beauty. Ja go kupiłam, tak. Dokładnie. Ty masz wersję Beauty. A to powoduje, że z pupci lecą ci gwiazdki kolorowe, właściwie żółte, nie żółte, tylko różowe. Tak, różowe. Przeszkadza ci to w jeździe? Nie, bo jeszcze jadę z maski. Aha, no tak, nie słuchałem cię. Nie latają, dzięki. Nie no, wiem, że jedziesz z maski. Nie wiesz. No właśnie nie wiem, dlaczego jedziesz z maski, zawsze jechałaś na tej kamerze z tyłu. No, ale się dzisiaj stwierdziłam, że tak nie będę i brzydko weszłam sobie w ten przejazd. Kurde, straciłam dużo do ciebie. Ale ogólnie bardzo dobrze ci idzie, jak na słaby komputer. Ja wiem, jak to jest grać na słabym komputerze. Właściwie na słabej karcie graficznej. A jak ci się jeździ CCX-erem? CCX-erem jeździ mi się bardzo dobrze. Zresztą lubię ten samochód, lubię z nim jeździć, chociaż nie jeżdżę za często. W ogóle ostatnio rzadko się pojawiam w Wordzie. Jak już to ostatnio tylko robiłam czasy na konkursy i... Wolisz Aventadora czy CCX-era? CCX-era. Aventadorem to ja nie umiem jeździć. Co ty? No właśnie, on ma trudniejsze prowadzenie. No, dla mnie było o wiele trudniejsze, także będę się ślizgała jak na lodzie. Właśnie, tym bardziej, że no, tak jak mówię, samochód wymaga dużo cierpliwości, której Ola ma. Nie ma. Właśnie, nie ma. Więc zmieniamy sobie samochody. Ja biorę, tak jak mówiłem, CCX-R, a Ola bierze Aventadora tym razem. CCX-R. Mój niestety, albo stety, nie jest Beauty, przez co z tyłka nie wylatują mu śmieszne gwiazdki. Jakbyś miał RaceGuard, to by mi się to bardzo nie podobało. Takie niemęskie, wiesz. No i co z tego? No to mój samochód i mój garaż. Mogę mieć co chcę.
Mogę być nawet. Dobra, nic nie mówię. Mogę być nawet. Kim chcę i już. Kim chciałbyś być? Mówię to. Czekaj. A, zapomniałem, jak się nazywała ta. Anna. Ta z. Sejm... O, właśnie, ona. Nie, nią nie chciałbym być. Nią, nim. Nią, nie będziesz, będziesz. Lucysławą. Lucysławą. Chcecie, żeby był Lucysławą? No nie wiem. Ty, ale fajnego masz tego Aventadora. No dokładnie, przecież takie są ludzie jak ty. Nie, ty masz ciemniejszy kolor i masz przyciemnione szyby, a ja mam przydymione takie szyby. Aha, no i zostawiłam stokowe felgi, które wyglądają lepiej niż te, które ty tam sadziłeś. Ja mam jakieś unikalne w ogóle, co ja mam, to ci mówię. Straszne szumy u ciebie słychać. Weź ustaw ten mikrofon inaczej. A, wiem dlaczego. Zostawiłam go przy wentylatorku od laptopa. Świetnie. Jak tu nisko widać z tego Aventadora. O Jezu, jak on ma popsutą kamerkę z maski i zmienią szybko na tył. Dobra, tam. Nie mam czasu. No nie mam czasu, będziemy źle jeździć teraz. No kurde, to musiał się zatrzymać. No zatrzymać, to co, jeszcze raz jedziemy? Powtórka, nie. Czy jak? Wrócimy się do mety, do startu i pojedziemy jeszcze raz. Jedź. Ale ten CCXR rzeczywiście odczuwalnie dużo szybszy jest. Dużo, sporo. Boże, no jakaś strasznie dziwna ta kamerka, jestem przy samym asfalcie. Wiem, bo kurza. Jest popsuta, jest zbugowana. Co nie? No. To nie się odbugują, Boże. Jaki problem mają. A czekaj, tu kamerka z maski, no nie, no w Aventadorze też była zepsuta ta z maski. Zderzaka to już prawie chyba w każdym samochodzie jest zepsuta. Dobra, teraz wyskoki i ciekawe co u mnie będzie. Ojej, 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 o jak brzydko zleciał. Zacznie przód mu leci do przodu. Do dołu. Znaczy, o Jezu, tak, przód do dołu. Mhm. Mówiłam, że jestem niewyspana, ja nie mówiłam. Ty jesteś niewyspana. Ty jesteś niewyspana. Ja jestem niewyspana. Dzisiaj stałam o 6:30. A poszłam spać o 3:00. No to nie ma się czym chwalić w sumie. Nie zgrałam. Umierają ci szare komórki. W ogóle wiecie, że jak się nieregularnie sypia, a już jeśli najgorzej jeśli się w ogóle nie sypia, to umierają szare komórki. Dlatego was może często boleć na drugi dzień głowa lub na drugi świt głowa. I wtedy właśnie umierają szare komórki. Umarły mi już chyba wszystkie. Już mi nic nie boli nawet. W ogóle nie myślę prawie. Chyba mi umarły. No, słychać. Dobra. Chyba ze studiów pora zrezygnować, bo to już bez sensu. Oj tam, dasz radę. Dobra, nieważne. Słuchaj, wiesz co? Jak ci się jedzie teraz Aventadorem? Wkurza mnie ta kamera z maski. Dobra, a poza tym? Za tym wkurza mnie skręt. No właśnie, skręcanie. Mam zły setup, bardzo zły setup. Przyspieszenie. Ja mam dobry setup w Aventadorze i jeździ mi się w nim w miarę okej, ale i tak lepiej jeździ się CCXR-em, który przyspiesza zauważalnie, odczuwalnie. Zauważalnie też, ale odczuwalnie przede wszystkim lepiej niż Aventador. A w rzeczywistości Aventador na przykład do setki nie przyspiesza szybciej niż CCXR? Mówisz, że do setki. Przyspiesza lepiej. Ale to jest Word, a nie rzeczywistość. Word w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dobra. W porównaniu wyszło tak, że są zarówni. Wygrały za wyścigi. No właśnie. Dlaczego tak się stało? Musimy się nad tym zastanowić. Czy to jest wina samochodów? Nie wiem. Ale było widać na początku pierwszego wyścigu, gdzie ty miałeś CCXR-a, że CCXR znacznie lepiej przyspiesza niż Aventador. Co wskazuje na to, że... Ola, werdykt? Lucek jeździ lepiej. Nie. Ola, werdykt? Ola jeździ gorzej. Nie. Ola, werdykt? Ola, werdykt? To znaczy, że na wstępie CCXR jest lepszy. Boże, że CCXR w ogóle jest lepszy. Lepiej skręca, lepiej przyspiesza i w ogóle. Tylko tyle, że ma niższe staty, co w ogóle nie przeszkadza, żeby nim wygrywać. Zgadza się? Oczywiście. No właśnie. Więc jeśli ktoś będzie się zastanawiał przed kupnem, czy kupić Aventadora za prawie 10 tysięcy boostów, czy CCXR-a za 7999 boostów, to co kupi? To co będzie chciał. Nie, kupi CCXR-a, ponieważ jest szybszy. Czego się mnie pytasz, skoro zniknęły mi wszystkie szare komórki?
Nieważne. Dobrze, to polecam wam CCX-era, Ola też poleca wam CCX-era, dlatego że jest lepszy, lepiej się prowadzi, fajnie się prowadzi. I tak samo jak Aventador ma mocne nitro, Aventador może troszeczkę ma mocniejsze, ale to minimalnie. I tyle. Dziękuję wam za wyświetlenie. Ola, pożegnaj się. No, hej wszystkim. Trzymajcie się, cześć.